Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam parę mniejszych i ukrytych zmian, o których mogliście nie wiedzieć. Jak co aktualizację, Epic wprowadziło wiele zmian i nowości. Parę większych, jak na przykład nową broń, i parę mniejszych, jak zaktualizowanie wpływu oświetlenia na postacie. Niektóre zmiany jednak nawet nie doczekały się swojego miejsca w notkach o aktualizacji, albo zostały przez niektórych kompletnie przeoczone. Zmiany na mapie po ostatniej aktualizacji zaprezentowałem wam w jednym z moich filmików, ale nadal jest parę nowości, o których mogliście nie wiedzieć. W komentarzach możecie napisać, czy znaliście jakąkolwiek z tych nowości, a przybyłem wam serduszko. Naszą czteropunktową listę zaczniemy od czegoś ukrytego, ale w plikach gry. Wraz z aktualizacją, która weszła 24 lipca, do plików gry zostało dodane parę nowych emotek. Co ciekawe, tylko jedna w ciągu tych paru tygodni została dodana do sklepu. W plikach gry nadal czeka wyczekiwany przeze mnie technowiking, ale skupimy się na emotce sygnały ręczne. Możliwe, że poznaliśmy powód, dlaczego się jeszcze nie pojawiła. W dniu wejścia aktualizacji 5.10 prezentowała się ona następująco. Zauważcie, że była w klasie zielonej, czyli tej za 200 fałdolców. W aktualizacji 5.2 sprzed kilku dni została zaktualizowana. Nie tylko podlażała do 500 fałdolców, ale została przedłużona o mały smaczek na końcu. Zobaczcie sami. Jak sami widzicie, Epic zdecydowało się ulepszyć tę emotkę, dodając mini wersję tańca Take the L z karnetu bojowego sezonu 3. Dlaczego? Nie wiem, ale moim zdaniem to zmiana na plus. Drugie miejsce na mojej liście zajmuje, uwaga, możliwość użycia klaksonów w wózkach glufowych. Nie wiedziałem o tym, dopóki mój kolega przy przypadek to odkrył przed wczorajszym live'em. Od aktualizacji 5.2 można tąpić do woli na naszych rywali próbujących zaliczyć dołek na glufowym gniazdku. Myślę, że Epic dodało to także, abyśmy mogli ostrzec naszego kolegę drużyny, że zaraz spotka się z naszym zderzakiem. Na miejscu trzecim jest w miarę cicho wprowadzona zmiana w balansie gry. Aktualizacje w Fortnite zazwyczaj są poprzedzone przerwą techniczną czy powiadomieniem w grze. Jednak Epic wczoraj 9 sierpnia nagle o 15 wprowadziło parę zmian w balansie broni i struktur bez jakichkolwiek zapowiedzi czy informacji w grze. Zwiększono wartości początkowej ilości punktów wytrzymałości budowli. Postawione przez nas ściany, daszki i rampy z drewna na początku teraz zamiast 80 punktów wytrzymałości będą ich miały 90. Struktury z cegieł za to 100 zamiast 80, a metalowe także zamiast 80 aż 110. Według Epic ma to sprawić, że podjęcie decyzji, którego materiału użyć, będzie bardziej intuicyjne. Zmiany dotknęły także P90 i Tommy Gunna. P90 mieści w swoim magazynku teraz 40 naboi zamiast 50 i zadaje o 1 punkt obrażeń mniej. Tommy Gun za to będzie występował coraz rzadziej, ma trochę słabszą celność, ale na plus ma mniejszy spadek obrażeń wraz z odległością. Co ciekawe, od razu po tej zmianie w statystykach broni, niektórzy stali się ofiarami dziwnego buga. Otóż serwer nie uznawał strzałów Tommy Gunna, ale zabierał nam amunicję. Wyglądało to, jakbyśmy strzeli z pistoletu na kulki. Zobaczcie sami. Czwarte miejsce z tej listy zajmuje nowa funkcja, która nie doczekała się wzmianki w notkach o aktualizacji. Od aktualizacji 5.2 możemy przybliżać na postacie z naszej szafki i sklepu. Kiedy zrobiłem to na moim wczorajszym live'ie, jeden z moich widzów spytał się mnie, jak ja to robię. I to wystarczyło, aby ta funkcja znalazła się na tej liście. Aby przybliżyć nam naszą postać, musimy najzwyczajniej użyć scrolla u myszki lub, jeśli się nie mylę, prawej gałki na padach. Niestety nie działa to na emotkach i zbierakach. Do tego nie można przewijać od góry do dołu. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.